Witajcie serdecznie. Według niektórych źródeł osoby badające piramidy albo sarkofagi są narażone na klątwy lub artefakty chorobotwórcze pozostawione tam przez dawnych władców. I właśnie z tym kojarzą mi się tajemnicze woreczki pozostawione przez producentów w niektórych samochodach z grupy Volkswagena. Woreczki te znajdują się w zbiorniczkach wyrównawczych płynu chłodniczego. Chodzi o niektóre, podkreślam, niektóre auta wyprodukowane mniej więcej po 2012 roku. Jeśli są serwisowane w ASO lub w wyspecjalizowanych serwisach, wszystko jest pod kontrolą, ponieważ mechanicy wiedzą, co z tym robić. Jeśli natomiast są już naprawiane w wielomarkowych warsztatach, albo mechanicy, którzy się nimi opiekują, bądź kierowcy nie wiedzą, z czym mają do czynienia, no to mamy problem, bo w każdej chwili może dojść do poważnego uszkodzenia tych samochodów właśnie przez te tajemnicze woreczki. I od razu zaznaczam, to nie ja wpadłem na trop tej sensacji. Wiele osób kręciło już o tym filmiki albo pisało na mediach społecznościowych. Ale ostatnimi czasy temat ucichł, a powinien być nagłaśniany i ja go właśnie teraz podbijam. Ten temat ciągle jest aktualny i chodzi o wasze samochody i waszą kasę, którą możecie stracić. Tyle bajkowego wstępu i już tłumaczę, o co chodzi. Mniej więcej w 2012 roku, ta data jest orientacyjna, Volkswagen wpadł na pomysł, że stary płyn G12 można by zastąpić jakimś bardziej ekologicznym płynem. W niektórych modelach, nie we wszystkich, zastosowano nowszy płyn G13, który bazuje na glicerynie i jest zdecydowanie bardziej przyjazny dla środowiska. Niestety, płyn G13 bardzo szybko traci swoje właściwości antykorozyjne i z tego względu należy go często wymieniać. Jeśli tego nie będzie się robić, układ chłodniczy zacznie rdzewieć od środka, a silnik zacznie się przegrzewać. Producent rozwiązał ten problem za pomocą tajemniczych saszetek. Są one półprzepuszczalne i zawierają silikat, czyli krzemiany. Takie saszetki były fabrycznie wkładane do zbiorniczków wyrównawczych płynu chłodniczego i dzięki temu płyn G13 nie ulegał degradacji, stawał się w zasadzie dożywotni. Saszetka jest jak taki szczurek z herbatą, nasyca płyn. I krzemiany zawarte w saszetce podtrzymują właściwości płynu. Płyn G13 także zawiera krzemiany, ale bez saszetki tracą one swoje właściwości i ten płyn trzeba szybko wymieniać. A na czym polega ta klątwa? Problem w tym, że po latach woreczki rozszczelniają się albo pękają i silikat, czyli te krzemiany, wyzostają się do układu chłodniczego. A jak już się tam wydostaną, to zatykają albo nagrzewnicę, albo cały układ chłodzenia. I wynikiem tego są drogie usterki, z zatarciem silnika włącznie. ASO, wyspecjalizowani mechanicy oraz kierowcy, którzy już o tym się dowiedzieli, w porę wymieniają saszetki na nowe. A duża grupa ludzi nadal o tym nie wie. I właśnie z tego powodu co jakiś czas jakiś samochód, który jest serwisowany poza ASO albo nie jest w ogóle serwisowany, zaczyna się z niewiadomych powodów nagle przegrzewać, mieć problemy z ogrzewaniem, z chłodzeniem. I jeżeli to się już pojawi, to koszt naprawy to albo parę stówek, albo kilka tysięcy, albo nawet wymiana głowicy czy silnika. Jeździłem różnymi samochodami z grupy Volkswagena wyprodukowanymi właśnie po 2012 roku. Przejrzałem sobie ostatnio zdjęcia silników, które im robiłem i wychodzi na to, że mamy do czynienia z trzema grupami samochodów, różniącymi się układem chłodzenia. Pierwsza grupa ma wciąż płyn G12 i napis na zbiorniczku G12 i ten problem ich w ogóle nie dotyczy. Inne mają zbiorniczek z napisem G13. Oznacza to, że mają już nowej generacji płyn, ale wcale nie muszą mieć tej pechowej saszetki. No chyba, że mają saszetkę, ale nie jest to na zbiorniku napisane. Ostatnia grupa, i o niej mówimy, ma na zbiorniczku napis G13 i drugi napis Mid Silicat. Oznacza to, że fabrycznie saszetka została tam umieszczona. I w nich płyn jest dożywotni, ale saszetkę należy okresowo wymieniać, zanim się rozszczelni, o ile już się nie rozszczelniła. Podsumowując, jeśli masz samochód z grupy Volkswagena, czyli Audi, Seat, Skoda, Volkswagen i jest on wyprodukowany po 2012 roku, tak mniej więcej, to sprawdź, jaki masz zbiorniczek chłodnicy. Jeśli masz na nim napis G12, to nie ma tematu. Jeśli masz na nim napis G13, to jedź jak najszybciej na profilaktyczną wymianę płynu chłodniczego, a przy okazji upewnij się, że w zbiorniczku nie ma saszetki. Jeśli masz napis G13 i napis Mid Silicat, to saszetka fabrycznie powinna być w zbiorniczku i jak najszybciej trzeba tę saszetkę wymienić na nową, zanim się rozszczelni. Z niektórych zbiorniczków z napisem Mid Silicat saszetkę da się wydłubać śrubokrętem oraz szczypcami. W niektórych zbiorniczkach saszetka jest zabudowana między ścianami zbiorniczka i w zasadzie jej nawet nie widać, no chyba że podświetlicie zbiorniczek latarką. W takim przypadku najłatwiej jest po prostu wymienić cały zbiorniczek razem z saszetką na nowy. Jeśli już wyjąłeś saszetkę, w miarę możliwości jak najszybciej jedź do ASO i kup sobie nową saszetkę. I w miarę możliwości jak najszybciej wróć ją do zbiorniczka. Nie musisz tego robić w tym samym dniu, po prostu nie zapomnij o tym, tylko jedź, kup i wrzuć. Jeśli nie wrzucisz nowej saszetki, płyn się zdegraduje i układ chłodzenia zacznie korodować od środka. W ostateczności możesz też zacząć regularnie wymieniać płyn. Tylko pamiętaj, żeby stosować albo płyn G13,
albo nowszy polecany przez ASO. A propos tych nowszych płynów, podobno w 2018 roku Volkswagen zaczął odchodzić od płynów G13 i stosował nowsze, które nie wymagają już saszetki z silikatem. Na koniec prośba, udostępniajcie ten film swoim znajomym, którzy mają samochody z grupy Volkswagen. A jak nie ten film, to przynajmniej inne filmy o tej tematyce, które z łatwością znajdziecie na YouTube. Samochody z silikatem właśnie się starzeją. Mają najczęściej 10 lat lub więcej i jest coraz większe ryzyko, że te saszetki rozszczelnią się albo po prostu pękną. Wystarczy zatem w porę zaingerować, wymienić saszetkę na nową i uratować i siebie, i samochód od klątwy pozostawionej przez Volkswagena. Pozdro, cześć i do następnego.